Szanowni Państwo, tak się stało, że na starość zostałem marszandem dzieł Bartłomieja Kurzej. I dzisiaj chcę Wam powiedzieć o statuetce Romana Dmowskiego. Tak ona wygląda. Statuetka wyrzeźbiona w pracowni wielkiego artysty, człowieka oddanego sprawie. Ta wersja, którą widzicie, jest w patynowanym brązie, czyli bardzo ciemna, prawie czarna. Prześwituje gdzieniegdzie, o jak Państwo to widzicie, prześwituje gdzieniegdzie brąz taki złocisty. I najprościej po prostu zgłaszać się bezpośrednio do Bartłomieja Kurzej, nabyć sobie, umówić się z nim, uzgodnić cenę. Można też zgłaszać się do mnie, chętnie będę pośredniczył, nic nie biorę za pośrednictwo, także taką cegiełkę postanowiłem dołożyć do tej wielkiej sprawy, bo oddziałuje duch narodu za pomocą piękna. No i ta statuetka może zostać na lata, na wieki w naszych domach, oddziaływać na świadomość dzieci, młodzieży. Jest pięknym przedmiotem. Nadaje się na prezent. Można uhonorować kogoś właśnie, oferując tę statuetkę. A więc bardzo proszę zgłaszać się. Niech sprawa się rozwija. Tutaj jest inskrypcja Bartłomieja Kurzei. Natomiast jeżeli ktoś chciałby na przykład mieć na odwrocie, czy tutaj z boku wygrawerowane dedykację jakąś, no to może się zgłaszać. Jest również wersja z mieczykiem Chrobrego. Także tutaj napisane Roman Dmowski, Orzeł, wzór 1919, ten, który był przed zamachem majowym, czyli ten prawilny orzeł, ten prawdziwy, z którym się my utożsamiamy, narodowcy. Także polecam bardzo Państwu i czołem Wielkiej Polsce.